ostatnich miejsc pana Henryka Zasętę, przewodniczącego Rady Miasta, wiceprzewodniczącą Rady, panią Jolantę Głowacką, pana Białka Tomasza. Władze powiatu oczywiście nie mam. Przedstawicieli jednostek miejskich, panią Jolantę Urbanek, dyrektor gimnazjum nr 1, naszego przyjaciela klubu. Ponieważ swego wieku nigdy się nie musimy wstydzić.
tylko tak serdecznie i bez obrazy wszystkich panów i panie, które skończyły 90 lat. Czy takie państwa sali są osoby? Nie ma. A teraz wszystkie osoby, które ukończyły 80 lat, zapraszam tutaj do nas. Tylko prośmy, nie wstydźmy się swojego wieku. Chodzi nam o to, żebyśmy popatrzyli, jakie jesteśmy dzielne, Zapraszam. Takie osoby są w klubie, są na widowni. Zapraszam tu do nas. Proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo. Poproszę Janeczka. Janeczka wróci. Proszę bardzo. Stefciu, proszę. Proszę bardzo, by pani się podnosi. Jadzia Szuflińska, proszę. Pani Kasia, proszę bardzo. Zapraszam wszystkie osoby, które ukończyły 80 lat. Zapraszam nasi seniorzy, którzy są tutaj najbardziej docenieni. Proszę bardzo, proszę. Jest więcej osób. Zapraszam. Zapraszam. Tak powoli, powoli wyciągamy wszystkich. Proszę. Zapraszam, bo są jeszcze panie. Proszę bardzo. No i proszę państwa, bardzo serdecznie gratulujemy i władze miasta, oczywiście pan burmistrz również pomyślał o tym, od klubu seniora i od rady mieszkańców chcemy wręczyć każdej pani po kwiatuszku. Panie burmistrzu, jest pan włodarzem tego miasta. W imieniu nas wszystkich proszę o wręczenie symbolicznego kwiatka. Proszę bardzo. A my odśpiewajmy 100 lat. 100 lat, 100 lat. Niech żyją, nam. 100 lat, 100 lat. Niech żyją, nam. Thank you.
Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że Klub Seniora w Łowiczu i stowarzyszenia tak pięknie współpracują, że Państwo zawsze elegancko, świetnie ubrani spotykacie się, uśmiechacie i działacie na rzecz innych ludzi, wyręczacie nas przy niewielkiej naszej pomocy. Staramy się wszystkim stowarzyszeniom trochę pomóc, ale organizacyjnie i finansowo w sumie Państwo te zadania sami realizujecie. Bardzo się cieszymy, że właściwie ja czasem żartuję, że Klub Seniora to nie ma tygodnia, żeby się nie spotykał. Z okazji Dnia Seniora, żeby w najbliższych latach jak najwięcej 80-latków, 75-latków i 90-latków tutaj występowało, a więc przede wszystkim zdrowia, radości życia, spełnienia marzeń. Wszyscy Państwo swoją pracą, wychowaniem dzieci zasłużyliście, żeby teraz trochę odpocząć i cieszyć się życiem, a żyliście w czasach trudniejszych niż teraz, także czas teraz cieszyć się wiekiem seniora. Wszystkiego dobrego.